Zawodnicy Lizy rozpoczęli pierwszą połowę gry. So close. Dobrze, mniej będzie. Jeden. Pierwsza. Thank you.
Ładnie, to nie stanę, panie. Mieliśmy tutaj takie szanse, ja pierdolę. No, 2-1. 3-2. Z Jaworzyną było 2-1. 2-1 na 2 minuty. Aha, no później 3-2. 2-2 przecież było. Pamiętam, że remisowaliśmy. 2-1 na 3. Ale remisowaliśmy. Hej! Już tam plata się przygotowuje, szafran na jeden, później miał sytuację na dwa, nie trafił i później na dwa trafił. Ciupi karnego nie trafił. Ciupi nie trafił karnego i wtedy szafran na dwa i... No bo i zrobił asystę, nie wiem, co ja na łapę, nie tak się wydaje. No! Ten zrobił asystę, co? Muszę mieć 1. A jak Faja strzelił? Ja dośrodkowałem tak w rogu. Więc jest na linii, dośrodkowałem tę piłkę. Ja będę, nie wiem, za 2 godziny najpierw. No, ale z nich wyjechał. Że ten zespół gra? Który? Śmigają? Ty? Wiktorio, czwarte miejsce. Trzecie. Brawo! 38 minuta gry i 2-0 dla Nysy Kłodzko. Strzelcem bramki ponownie Kamil Kowalski. Kto trener, nie? Trener szoku. Jest! Jest! 42 minuta gry i już 3-0 dla Nysy Kłodzko. Strzelcem bramki Paweł Madek. Yeah! 44 minuta gry, już 4-0 dla Nysy Kłodzko. Strzelcy bramki Andrzej Marks. Kto mówił, że w Świebodzice nie będą wiedzieli, jak uda ci klepać, bo nie będą tutaj w Ciupi, no. Ciupi, no. No dobry, bo... Co? Ale jak po świetlu fazy, to ma jeszcze... Bogusławie kogo mamy u nas? No i co, jak teraz Doral wygra, to co? To trzeci mecz ostatni grają w Jaworznie, tak? Siemanko. Co tam? To mówię właśnie, że jak... Tylko ta, dzisiaj muszą wygrać, żeby nie spierdzielić. Wiązek na Dorel jeszcze poszedł. No Wiązek na Dorel poszedł. No po meczu, no nie wiem, za 40 minut. Pięknego!
No to właśnie, no to właśnie. Dobrze, nie trudno. Czytałeś te komentarze? Ta ósma minuta gry i dwie zmiany w drużynie Nysy. Panowie!
Spodziewaliśmy się przede wszystkim pierwszej połowy, ale gra była koncertowa. To w końcu widać, że Nysa zaczyna łapać swój rytm, ten z jesieni. I rzeczywiście pierwsza połowa była koncertowa w naszym wykonaniu. I to nie chodzi tylko o ilość strzelonych bramek, ale przede wszystkim gra. To już była ta gra, o którą chodziło przede wszystkim trenerowi i myślę, że kibicom, bo gra naprawdę wyglądała bardzo pozytywnie. A bramki to tylko myślę, że kwintesencja tej dobrej gry, tego dobrego stylu. A co się stało, że ten wybiegł dzisiaj w podstawowym składzie? Wybiegł w podstawowym składzie nie dlatego, że akurat nie graliśmy z trzecią Wiktorią Świebudzice, czy czwartą, trzecią, czwartą, ale akurat nie stoper, czyli Artur Pawlik nie najlepiej się czuł, mimo tam powrotu do zdrowia, jak to określał, że jest już coraz lepiej, ale mimo wszystko jednak nie był w 100% zdrowy, więc trener nie chciał ryzykować dalszą kontuzją Artura, więc postanowił dzisiaj zagrać.